serdecznie pana profesora. Myślę, że większość z państwa zna swoje wykładowce. Przypomnę, pan profesor zajmuje się historią Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-rosyjskich, zarówno w wieku XIX, jak i w wieku XX. Pan profesor jest autorem licznych prac z tej dziedziny. Myślę, że warto przypomnieć tutaj przede wszystkim pracę pod tytułem Fatalna sprawa, kwestia polska-rosyjskiej myśli politycznej, wydane przez wydawnictwo Arkana w 2000. Później pan profesor napisał jeszcze dwie prace odwołujące się do stosunków polsko-rosyjskich, Presse Imperium, szkice i materiały z dzieł polityki Rosji wobec imperialni i praca dotycząca hrabiego Adama Górowskiego, niezwykle interesującej postaci, która wielokrotnie zmieniała swoje poglądy polityczne, od demokraty po panslawizm, wreszcie po krytykę Rosji. Ksiądz mowa było o książce Diabeł Asmodeusz, Niebieski Winoplach i Kraj przyszłości, hrabia Adam Górowski i Rosja, również wydane przez wydawnictwo Arkan. Pan profesor jest również odkrywcą zaginionego rabturaża autorstwa wieszcza Juliusza Słowackiego i temu też będzie poświęcone dzisiejsze wystąpienie. Ja tylko nadmienię, że to odkrycie pozwoliło na wydanie trzech tomów nowej edycji tego dzieła. Rabturaż oczywiście dotyczy podróży Słowackiego na Bliski Wschód. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, oddaję głos panu profesorowi. Po wykładzie odbędzie się dyskusja. Proszę o notowanie pytań. Spotkanie jest również nagrywane, więc będzie możliwe później odsłuchanie online za pośrednictwem strony Instytutu Historii. Serdecznie dziękuję za tak miłe wprowadzenie. Przepraszam za techniczne usterki i zamieszanie. Serdecznie dziękuję za to, że mogę się tutaj znaleźć. Zapraszam przez kolegów 19 liczników. Bardzo dziękuję panu profesorowi Januszowi, który jest z panem profesorem Świątkiem, konsulacją tego wykładu, który nie mógł przybyć do swojego roku, wydaje się. Ale wydaje się, że pan profesor jest na łączach i będzie mógł rozmawiać. Serdecznie państwu dziękuję za możliwość spotkania się i za to, że mogę podzielić się paru uwagami. Tylko kilku uwagami, właśnie garścią informacji, które dotyczą tej niezwykłej postaci, znanej nam, jak się wydaje, głównie z szkolnej edukacji, z lektur, które mają taką tendencję, że zdają się chyba czasami mordować w ogóle to, co jest najpiękniejsze w polskim dramatyzmie i nie tylko. A Słowacki i jego współcześnie byli ludźmi z krwi i kości i o takim właśnie też Słowacki, no jego perypetie chciałem dzisiaj opowiedzieć, bo muszę zacząć od długiego usprawiedliwiania się, że nie jestem specjalistą literatury romantycznej w ogóle od literatury, jestem tylko historykiem zajmującym się wiekiem XIX i XX, a na Słowackiego trafiłem w trakcie własnych badań dotyczących epoki Słowackiego w pierwszej połowie XIX wieku i tutaj tytułem usprawiedliwienia, które muszę przedłużyć. Chciałem przede wszystkim wszystkich zainteresowanych i Słowackim i jego podróżą, jedną z najbardziej też tajemniczych podróży w ciągu jego biografii, wysłać do wydania nowego rapularza po odkryciu tego niezwykłego, cudownie oszalonego rękopisu. Przed kilku lat udało się organizować zespół badawczy złożony z historyków literatury, arabistów także, historyków i znawców kultury także wschodu. To był zespół pod kierunkiem pani profesor Marii Krajnowskiej z Instytutu Badań Literackich w Warszawie, z kilku polskich uniwersytetów i placówek badawczych. No i efektem paroletnich studiów nad całą tą historią, dla której kluczem był jest ten notatnik podróżny Słowackiego, stała się edycja i samego rapturaża, i studiów wokół tego rapturaża, i utworów zawartych w tym rapturażu, dlatego że tak
akurat się złożyło, że do II wojny nie wydano właściwie na podstawie rękopisów znanych Państwu utworów. Bardzo mi przykro, młodzież będzie musiała się teraz po tej edycji uczyć niektórych fragmentów w innym brzmieniu, dlatego że poeta nie wiemy, co miał na myśli, ale inaczej na pewno swoją myśl zapisał w oryginale. To są te trzy tomy efektów paroletnich badań zespołu interdyscyplinarnego nad właśnie okularzem. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego wydawnictwa. Chciałem też pochwalić nie tyle siebie, co moich kolegów, że to odkrycie stało się też inspiracją w ogóle do chyba, mam wrażenie, nowej fali badań nad Słowackim, bo okazało się już parę książek, które jakoś usiłują spożytkować ten odkryty rapilarz. Po pierwsze, to jest nowa edycja formatu Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, który jest wpisany właśnie w oryginale do tego notatnika. I taką nową edycję zrobiła właśnie pani profesor Maria Kalinowska z Warszawy, zajmująca się helenistyką, właściwie wpływem kultury greckiej na XIX-wieczną kulturę polską. Niemniej znakomity badacz Słowackiego, który chyba przygotowuje nową edycję w ogóle wszystkich dzieł Słowackiego, pan Marek Kroszyński, także z Warszawy, wydał dziennik niektórych dni mego życia z rysunkami i zapiskami dziennikowymi właśnie z tego notatnika. No i w końcu znakomity archeolog, egiptolog, pan profesor Adam Łukaszewicz, także z Uniwersytetu Warszawskiego, wydał książeczkę Słońcu Egiptu z dziejów podróży nad Nil, gdzie jeden z rozdziałów jest oparty właśnie o wyniki studiów nad podróżą Słowackiego. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do tych książek. Stwierdzenie, że dzisiaj, 14 grudnia w 1836 roku, Słowacki przebywał już w Kairze od kilku dni, od 10 do 15 grudnia. Nie wiemy dokładnie gdzie, co zwiedzał. Być może był na targu niewolników, bo niewolnictwo kwitło w tej epoce, nawet w postępowej Francji. Dopiero wiosna roku zniesie niewolnictwo, a na Bliskim Wschodzie, gdzie dzisiaj jakoś nikt za to nie pokutuje, rozwijało się jeszcze bardzo długo do drugiej połowy XIX wieku. Może zwiedzał pałace namiestnika Egiptu, Mehmeta Alego, może nawet jego wizytował. Wiemy jedno, że efektem tej podróży, zapisem tej podróży jest właśnie wspomniany raptularz, czyli właśnie dziennik podróżny, notatnik podróżny i wśród wielu tajemnic, bo więcej tutaj mamy tajemnic niż rzeczy, które udało się do tej pory stwierdzić. Wiemy, że wrócił Słowacki z dwoma podobnymi raptularzami, notatnikami. Jeden z nich wydany właśnie teraz po odnalezieniu w Moskwie, a drugi to jest zachowany w Górach Oszolineum, tych, które trafiły do Wrocławia. Dwie oprawy są bardzo charakterystyczne, są bardzo podobne. Te dwa notatniki musiały być oprawione równocześnie. Tamten jest ciemny, właściwie czarny ze złoconymi literami, a ten drugi, który do tej pory mieliśmy i mam nadzieję, będzie cały czas w naszych biurach, jest Oszolineum Wrocławskie. To notatnik zatytułowany rękopisma Jurmusza Słowackiego. Jest to oprawione w taki ciemno-granatową oprawę. W tym naszym osobnią znajdują się właściwie czystopisy różnych utworów, ale także rysunki, akwarele. Bardzo pięknie Słowacki malował, był bardzo wyrobiony artystycznie. Natomiast w tym, który utraciliśmy w 1939 roku, który udało się w Moskwie odnaleźć, nie zwrócić do tej pory, bo raczej na to w tej chwili nie ma szans, ale wydać, udostępnić szerokiej publiczności, mamy bruliony. One być może nie budziły takiego zainteresowania kiedyś w XIX wieku. Dzisiaj z punktu widzenia badaczy literatury wydaje się, że to jest nawet ciekawsze, tak? To znaczy jak przebiegał proces twórczy tego poety. To też oczywiście do zapoznania się. No i jeszcze trzeci odcinek mojego tłumaczenia się, bo cała historia, pomijając już dzieje bardzo ciekawe spuścizny po Słowackim, który jest znany z tego, że potrafił wyciąć jakąś kartę czy rysunek ze swoich notatników i podarować swojemu przyjacielowi na zasadzie pewnej relikwii, jak sam z tego żartował, zamiast pukla włosów, prawda? Tak, żeby ktoś mógł sobie później tym się chwalić.
Zacznijmy od roku 1939, to w 1939 roku na wrzesień, na pierwsze dni września z okazji podwójnej rocznicy urodzin śmierci poety usiłowano zorganizować w Krzemieńcu, w gmachu Krzemieńskiego Liceum specjalną wielką wystawę z udziałem najbliższych polskich polonistów, historyków literatury. Istotną osobą w organizacji tej wystawy była niezwykła, bardzo piękna, trochę zapomniana postać pani Maria Danielewicz-Cielińska, która później po II wojnie na emigrację odgrywała istotną rolę w niezależnej twórczości literackiej i organizowała związki literatów. No i właśnie wystawa miała zostać uruchomiona w pierwszych dniach września, zamiast tego spadły bomby także na Krzemieńcu, który był bombardowany. Na szczęście była gotowa już od wiosny i niektórzy, pewnie nawet parę osób, mogli oglądać tę wystawę. We wrześniu sama Danielewicz-Zielińska, ewakuowana na granicę z Rumunią, postarała się trafić z powrotem do Liceum Krzemieńskiego, żeby ocalić to, co dało się ocalić. Według jednej z relacji, jedno z posiedzeń, przynajmniej części kadłubowego rządu Rzeczpospolitej ewakuowanego w kierunku na Kuty, odbywało się właśnie w tej sali, gdzie były rozłożone eksponaty do niedoszłej wystawy. Rapidarz pewnie był więc świadkiem dramatycznych scen, dramatycznych rozmów ludzi, którzy mieli świadomość końca ich świata. Danielewicz Zielińska z narażeniem życia w czasie nalotu ewakuowała te eksponaty do wielkich walizek, skrzyń. No i od tego czasu zaczyna się filmowa zupełnie historia dziejów tych eksponatów, dlatego że one były ukryte u mieszkańców Krzemieńca, część pozostała w zbiorach lokalnego muzeum. I w czasie wojny, bardzo skazano tę historię, po zajęciu Krzemieńca przez Wehrmacht, Komórka Armii Krajowej w bibliotekach Biblioteki Narodowej w Warszawie, kontrolowanej podobnie jak nasza Biblioteka Wiejańska przez Zarząd Niemiecki, organizowała specjalną ekspedycję, która miała wyciągnąć te eksponaty. Informacja pochodziła od jednego z mieszkańców właśnie Krzemieńca, który przypomniał o losie tych eksponatów. Część tych rękopisów przed wojną ściągniętych z bardzo różnych muzeów i zbiorów literatury udało się przewieźć do Warszawy. Niektórych na tym liście nie było. I tu się zaczyna domniemanie. Moim zdaniem najprostszym tłumaczeniem jest to, że po 17 września ten raportaż mógł od razu znaleźć się w rękach nowych władz sowieckich, które zajęły Krzemieniec. Mógł jakąś drogą przez Lwów, gdzie gromadzono, zarabowano na dobra, trafić później do Moskwy. Natomiast znakomita badaczka rysunku sowieckiego, pani dr Urszula Makowska z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ma własną teorię, ale tylko teorię, bo ona nie jest oparta na dokumentach, że wbrew temu, co wiemy, być może doktorasz trafił jednak z powrotem do zbiorów podporządkowanych administracji niemieckiej, to były zbiory Biblioteki Krasińskiej. I wbrew temu, co wcześniej sądzono, nie spłonął na ulicy Okulnik w czasie powstania warszawskiego, nie został też dopalony później, kiedy Niemcy palili to, co w Warszawie jej zostało, ale w ramach zwanej akcji pruszkowskiej został ewakuowany w Warszawie. Akcją pruszkowską nazwano wywożenie pod kontrolą Niemców oczywiście tego, co ze spalonych zbiorów warszawskich aktów bibliotek ocalało. To Niemcy wybierali te rzeczy, które ich interesowały. Natomiast polscy archiwiści bibliotekarze, którzy zatrudnieni do tego, ci, którzy ocaleli, starali się według własnego klucza wybierać to, co im się wydawało najcenniejsze. I dzięki tej akcji spora część eksponatów trafiła gdzieś tam na Śląsk, gdzieś do Niemiec. I potem zaczyna się kolejny odcinek tej niesamowitej historii, jak z filmu o łowcach skarbu, dlatego że wkracza kolejny czynnik, to są tak zwane trafiejne brygady NKWD, czyli brygady zdobyczne, zajmujące się dobrem zdobycznym, które grasowały na całym obszarze, gdzie znajdowała się kontrola Armii Czerwonej. No i generalnie pakowały one do wagonu wszystko, co im wpadło w ręce, w tym spore części także naszych archiwaliów, które były przed Niemcy uwięzione. Część tego udało się powolnie odzyskać. Na pewno nie wrócił wtedy rapularz, chociaż wróciły inne rękopisy słowackiego. Ja na ten rapularz trafiłem najpierw jako na zapis w inwentarzu zbioru rękopisów
byłej biblioteki Lenina w Moskwie, to jest najważniejsza biblioteka narodowa rosyjska, sukcesor biblioteki Lubiącego z XIX wieku. Trafiłem na to w 2003 roku latte i to był tylko, chyba tylko krótka informacja w inwentarzu z dokładnym opisem tego rakularza. Nie miałem pewności, że czy to nie jest jakaś kopia, więc postawiłem z tego fiszkę i dopiero jak zacząłem po paru latach porządkować materiały przy publikacji, zacząłem pytać właśnie, czy to może być oryginalny rękopis Sobockiego. Muszę podziękować tutaj jednemu znawcy literatury romantycznej, znaczy głównie jest panu profesorowi Andrzejowi Waśko, który upewnił mnie, że tak, że to jest właśnie ten zaginiony, uważany za spalony razem ze sporą częścią biblioteki Krasińskich na okuliku w 1944 roku rapturaż. No i potem była próba wydobycia, dotarcia do oryginału, co udało się w grudniu 2010 roku z odbienia skanów. Na tej podstawie udało się zorganizować zespół badawczy pod opieką, pod przewodem panią profesor Marii Kalinowskiej. Oczywiście sukcesorem prawnym do rapturaża jest Biblioteka Narodowa Warszawy, która otrzymała te skany. Natomiast wiem też, chociaż to nie są sprawy, co do których jestem jakoś szczególnie informowany, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej liście dzieł utraconych, dzieł polskiej kultury, umieściło także rapturaż i zwracało się do strony rosyjskiej bez żadnej odpowiedzi. W 2020 roku, na przełomie 19-20 roku, znalazł się on na liście oficjalnie opublikowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W czasie, może Państwo pamiętają, takiego spięcia dyplomatycznego polsko-rosyjskiego, kiedy obecny włodarz Kremla postanowił publicznie oskarżyć Polskę o wywołanie II wojny światowej, o wszystkie nieszczęścia, które ta wojna przyniosła. To wtedy strona polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury przypomniało, jak to było z tym wyzwalaniem w Warszawie i jak to było z dobrami kultury, które jechały w drugą stronę, właśnie zagarnione przez trafienie brygady. Tyle wprowadzenia dotyczącego losów rękopisu. Nie tylko ten rękopis, nie tylko to dobro utracone jest świadectwem losów tych wspólnot, naszej wspólnoty, która miała tak dramatyczne dzieje, bo nie tylko książki mają swoje losy, ale archiwa, archiwalia, rękopisy dzielą losy z ludźmi, którzy je tworzą, dzielą losy także z całymi narodami. Czechosłowacki szukał na wschodzie. No jest to jedno z podstawowych pytań, które należy zadać. Taką próbą odpowiedzi jest zawartość także tego rapularza. Tutaj Państwo widzą obecny kształt okładki ze zwróconym napisem. To jest okładka rosyjska z obecną sygnaturą. Także właściciel chyba nie ma wątpliwości, do kogo ten rękopis przynależał do 1939 roku, tym bardziej, że w środku zachowała się karta wypożyczeń z wpisami z lat 30. No a w środku znajdą Państwo wszystko to, czym Słowacki żył, o czym myślał, co notował, bo jest to, tak jak u Słowackiego, przemieszany materiał bardzo różnego rodzaju, od akwarel, rysunków, szkiców, przez próby prowadzenia dziennika. To jest karta pierwsza ze strojem, w którym prawdopodobnie udał się na wschód. Zdaniem profesora Troszyńskiego jest to w ogóle rodzaj autoportretu, być może poety. Mamy tutaj także bardzo dokładny chronologię tej wyprawy, szereg brunionów, czystopisów, utworów od podróży do Ziemi Świętej z Neapolu. Nie ma tam akurat tej pieśni, którą znamy jako grup Agamemnona, prawdopodobnie została dopisana później. Są rysunki grobu Agamemnona, są szkice jak dokumentujące tą podróż. Są nawet takie zabawne szczegóły jak rachunki za wielbłądy z przyjacielem, który podróżował z Zelanem Czosowskim. Wszystko to ze sobą, jak Państwo widzą, przemieszane w takim uroczym nieporządku. Niektóre niemalże wykończone, jak
ten szkic, ta litografia, wyspy File, to jest przy pierwszej katarakcie, to jest koniec ówczesnego Egiptu, tam skończyła się podróż Słowackiego, jak obrazy świątyń egipskich step w Karnaku, z Memphis, z Dendery. No i wrócić należy do pytania, czegoż w tym egzotycznym świecie nasz poeta w 836 roku szukał, ponieważ wkraczał nie tylko w obszar, który wtedy już był niezwykle pociągający dla Europejczyków, dla ludzi kultury. Jest to epoka ogromnej fascynacji wschodem, egzotyką. Odkrywanie świata arabskiego, także świata islamu, a przez ten świat wkracze zabytków starożytności. Wszystko to zaczyna, zdaje się, wyprawa Napoleona i pierwsze poważne badania archeologiczne, potem zdeszyfrowanie hieroglifów egipskich. No i moneta wschodnia jest ogromna. Słowacki, który jest wciąż jeszcze bardzo młodym człowiekiem, a ta podróż odegra istotną rolę w jego dojrzewaniu duchowym, i rywalizuje z innymi poetami, szczególnie z Mickiewiczem, Samuelsa, Szpedesa, duchowego przywódcę emigracji. Chce w pewien sposób doświadczyć tego, czego inni nie doświadczyli, bo Mickiewicz miał swój wschód, to podróż na Krym, to podróż w Stepę Akermanu, ale nie na ten prawdziwy wschód, który zaczynał się już w tamtej epoce w Grecji, bo wschodem nazywano cały ten obszar dawnego imperium osmańskiego, które wtedy kruszyło się i na tę chwilę mogło stać się obiektem rządów rosyjskich albo brytyjskich. Cała ta trasa, tutaj korzystamy z mapy przygotowanej i wklejonej do tych trzech tomów materiałów będących wynikiem badań w ramach grantu. Ta cała trasa rozpoczyna się w Neapolu, wiedzie przez Włochy, grecką Korkerę, wtedy pod zarządem właściwie brytyjskim Korfu. Potem przez siłą Grecję, Peloponez, Ateny, wyspę Syrę do Egiptu, Nilem do pierwszej katarakty, z powrotem do Kairu, stamtąd na Wielbłąda, do Jerozolimy, do kilkudziesięciu miejsc świętych Palestynie, a potem przez Syrię, Damaszek do Libanu, stamtąd z powrotem do Bejrutu. Fascynacja wschodem przybiera różne formy, kiedy Słowacki będzie podróżował w Grecji na Place de la Concorde, tam gdzie stała kiedyś gilotyna trzymająca głowy królów Francji, arystokratów, a wcześniej jeszcze pomnik Ludwika XIV stanie postawiony monument obelisk, podarowany przez władcę Egiptu Mehmeta Alego. Polscy świadkowie, jak Niemcewicz, będą opisywać to wydarzenie. Jako symboliczne król Ludwik Filip, chcąc zakończyć trwające od kilkudziesięciu lat konflikty wewnątrz Francji, ówczesną francusko-francuską wojnę, postanowił pogodzić zwaśnionych Francuzów, stawiając właśnie taki egzotyczny eksponat. Inni, jak na tej załączonej karykaturze, szukali na wschodzie odpowiedzi na podstawowe pytania ludzkości dotyczące tego, jak zmienić świat tak, aby rewolucja się nie powtarzała, aby nie dostarczała kolejnych cierpień. Do tego dążyli na pewno sensymoniści, znawcy wczesnego, tak zwanego utopijnego socjalizmu, którzy udali się w latach 30. na wschód, właśnie do Egiptu, służąc Mehmetowi Ali jako nauczyciele, jako instruktorzy, jako inżynierowie, wierząc, że przez tą działalność będą w stanie zrealizować swój wielki plan odnowienia ludzkości, pojednania ludzkości, cywilizacyjnego rozwoju poprzez przekopanie kanału Suezkiego, poprzez zbudowanie tam na Nilu, łącznie z tak szalonymi projektami, jak wrzucenie piramidy Cheopsa do Nilu, aby zbudować z tych kamieni właśnie tam. Więc taka wizja takiej inżynierii społecznej, inżynierii kulturowej w imię postępu zaczyna się właśnie w epoce Słowackiego w latach 30. Ale ważniejsze od tego, co się projektowało w głowach ówczesnych filozofów, były realia. Z jednej strony
strony to polityka organizacji, a z drugiej strony autentyczne niebezpieczeństwa. Rok 36 to jest rok odnowienia się cholery. My ją pewnie kojarzymy bardziej z rokiem 30, 31, bo wiemy, że chyba cholera mało nie doprowadziła do klęski armii rosyjskiej w czasie powstania listopadowego. Najbliższe otoczenie cara Mikołaja chorowało na cholerę, łącznie z szefem tajnej policji Benkendorfem, a bunty cholerowe w całej Rosji mało nie doprowadziły do wybuchu rewolucji. Dowódca armii rosyjskiej, Dymitrz, także umarł na cholerę, podobnie jak wielki książę Konstanty, choć tutaj podejrzewano jego otrucie. Cholera doszedł do Paryża, zanim tam przybędą polscy emigranci, zanim tam będzie działał i Mickiewicz, i Słowacki, i Chopin, a jej źródło, endemiczne źródło, to pogranicza Bengalu i Indii, i poprzez karawany Azji Środkowej i Rosję docierała ona do Europy. No a potem było chyba 3, 4, może nawet 5 fal takich właśnie przejścia do tej strasznej zarazy, na którą nie było ani szczepionek, ani antybiotyków. Można było tylko się izolować, więc właśnie kordony sanitarne były jedyną od XVIII wieku skuteczną metodą na walkę z epidemiami. Niestety, proszę Państwa, okazuje się, że dzisiaj jesteśmy równie bezradni i wszystkie zabiegi, które tak nas męczą maseczkami, to nic innego jak zastosowanie dokładnie tych samych metod z czasów Słowackiego i wcześniej. W 1836 roku Słowacki wyruszy na wschód, jak Państwo widzieli z tej mapy, z Neapolu przez Włochy, tłukąc się jakimś niewygodnym dyliżansem do Otranto, tam czekając aż tydzień na jakiś żaglowiec zdezelowany, który płynął na Korfu. Po co mu to było? Przecież z Neapolu kursowały wygodne żaglowce albo statki parowe do Grecji albo do Kairu. Dwa główne w ogóle porty, które przesyłały, które transportowały towary i ludzi na wschód, to Marsylia francuska albo Livorno, do którego Słowacki zawinie z powrotem. Moim zdaniem, to jest moja hipoteza, owa cholera była jednym z głównych czynników ustalenia trasy terminu podróży, dlatego że wuj Słowackiego, Januszewski, wracając z dyliżansem w kierunku z Neapolu na Rzym, bo władze rosyjskie nie przyjmują paszportu, skarżą się w listach właśnie, że ma poważny problem w podróżowaniu. Po prostu kordony sanitarne bardzo dezorganizowały podróż, więc być może łatwiej było się wydostać w ogóle z tej sytuacji przez przejechanie Półwyspu Apeńskiego, aniżeli z portu w Neapolu, gdzie mogła już obowiązywać jakieś restrykcje, jakieś ograniczenia. Ta zaraza spustoszyła rok wcześniej, dokładnie w 1935 roku, cały Bliski Wschód. Ocenia się, że umarło wtedy od 1/4 do 1/3 ludności. To była katastrofa nieprawdopodobna. Na ulicach Aleksandrii czy Kairu, jak czytałem w raportach dyplomatów europejskich, ludzie codziennie padali tysiącami. Z tych samych raportów wynika, że kiedy Słowacki tam dotrze do Aleksandrii, do Kairu w listopadzie 1936 roku, zaraza będzie wygasać i będą to pojedyncze tylko ofiary. Niemniej kordony nadal funkcjonowały i moim zdaniem to, że Słowacki po przepłynięciu w tej i tam z powrotem do pierwszej katarakty wynajętą łodzią Nilu, znowu postanowił tłuc się na wielbłądzie, oczywiście wielbłąda przez pustynię arabską, a nie płynąć wygodnym statkiem z Aleksandrii, bo kursowały znowu już wtedy parowce z Aleksandrii do Jaffy albo do Bejrutu. Zazwyczaj w tej epoce pielgrzymi udawali się do Jerozolimy z portu w Jaffie. No, Słowacki wybrał jednak wielbłąda i chyba nie tylko dlatego, żeby się potem, jak sam opisywał w listach do matki, popisywać przed damami we Florencji, jak się dosiada wielbłąda. Potrafił podobno bardzo zabawnie pokazywać w salonach, jak się jeździ na wielbłądzie. Ucieszę młodych dam. Ale być może właśnie po to, żeby ominąć te wszystkie restrykcje, bo w Jaffie czy w Bejrucie, w tych portach trzeba było siedzieć przynajmniej za 2 tygodnie w bardzo nieprzyjemnych warunkach, czekając na wyjaśnienie, czy się nie jest zarażony. No i jednak miał pecha, bo trafił na granicy Egiptu z Palestyną. Palestyna wtedy była już pod kontrolą Egiptu, także do takiej kwarantanny. En Arish, który nam się kojarzy z ojcem zadżumionych, bo ten ufu uważano kiedyś tutaj jeden z najwybitniejszych. Jego pomysł pojawił się właśnie podczas owej kwarantanny. Napisany został dopiero później w Florencji.
I to Arisz kojarzy nam się tak jak w opowieści Słowackiego z namiotem, z piachem pustyni, a to jest tak naprawdę twierdza, bardzo ważna zresztą twierdza na pograniczu z Palestyną. Na pewno trafi do kwarantanny po powrocie. Piwotno będzie znowu siedział 2 tygodnie na statku. Historycy literatury podejrzewają, że podczas tych kwarantan mógł napisać sporą część swoich utworów, przynajmniej w wersji milionowej. Proszę Państwa, nie koniec na tym. Arisz przeżyje trzęsienie ziemi 1 stycznia, które na pustyni nie wyrządziło wielkich szkód poza napędzeniem strachu, natomiast było to jedno z największych trzęsień ziemi na terenie Palestyny. Tysiące ludzi straciło nie tylko dach nad głową, ale także życie. W tym samym czasie obszar Morza Śródziemnego jest terenem, gdzie wciąż pracują piraci, także szczególnie greccy piraci, którzy akurat nie mieli nic lepszego do roboty po zakończeniu wojny o wyzwolenie Grecji. Także proszę pamiętać, że poeta wkracza w jakiś obszar, który jest daleki od dzisiejszej Europy. Bliskiego Wschodu, bardziej przypomina być może jakieś okolice w Somalii, do dzisiaj wydaje się nazywam piraci. Na tym pierwszym odcinku, który Państwo tutaj mają wyznaczone w postaci tych kartach, mam nadzieję, że nie są dyrektywne. Mapa znowu pochodzi z trzytomowej edycji Rakularza. Widzą Państwo te miejsca, w których zaczynało się na dłużej kilkudniowy pobyt na Korfu, potem przez Zantę, który prawdopodobnie mógł odwiedzić, żeby spotkać się z jednym z greckich poetów Solonusem, a potem przez Patrę i za każdym razem, zresztą Słowacki to zabawnie opisuje w swojej poemacie, grozi mu właśnie zatrzymanie w kwarantanie, uwięzienie w kwarantanie i wydaje się, że poeta za każdym razem musiło szczęśliwie uniknąć takiego internowania. Bo Patry już nie płyną statkiem, ale podróżują przez góry Peloponezu, przez zajazd do Postnicy, opisany w poemacie, potem klasztor Megaspileon, który był kiedyś twierdzą w czasie wojny z wyzwoleńczymi spotkami, w końcu do Tripoli, do Tripolisy i do Nauplio, z miejsca pewnie znane do których Państwa z wakacyjnych wojaży, tam mało nie podali w błocie. W końcu dotarli do Argos i do Myken, znanych nam z grobu Agamemnona. Do Koryntu i Aten, gdzie zatrzymano się na dłużej. Za każdym razem spotkał na tej trasie dosyć ciekawych ludzi, chociaż nie mamy tutaj dokładnych świadectw, z kim rozmawiamy w Kelbaterach. Podróż morska zatem na Syros, która była takim miejscem przesiadkowym dla wszystkich podróżników na wschód i w końcu w drugiej połowie października podróż morska z wyspy Syros do Aleksandrii. Egipt to jest oczywiście sama Aleksandria w październiku, potem karawanem i Nilem do Kairu, stamtąd na wejście tej łodzi aż do pierwszej katarakty. Całą tą podróż odbywa wspólnie z prawdopodobnym fundatorem tej wyprawy, czyli Zenonem Żotowskim, ale równocześnie podróżują na wschodzie bracia Chałubscy Stefan i Aleksander Chałubscy, którzy podobno byli autorami tego pomysłu, tej wyprawy na wschód i spotyka ich w Denderze właśnie na Nilem 15 listopada. Po powrocie do Kairu, to już jest grudzień, połowa grudnia, wynajmują wielbłądy przez Arabską do El Arisz, a potem do Jaffy i do Jerozolimy, w której zatrzymują się na dłużej, bo właściwie lądują tam przed Bożym Narodzeniem, no i będą tam aż do stycznia następnego roku. Wszystkie miejsca wtedy tradycyjnie zwiedzane przez pielgrzymów czy turystów są na liście, którą Państwo tutaj widzą. Jedno na pewno z najważniejszych miejsc, to jest Grób Chrystusa i noc spędzona na grobie Chrystusa, gdzie zamówioną mszę świętą odprawi ksiądz jezuita, polski misjonarz w służbie
dyplomacji w Stolicy Świętej ksiądz Maksymilian Rybo, który za chwilę. Jest to jeden z najbardziej wstrząsających momentów w ogóle biografii Słowackiego po opuszczeniu rana o Bazyliki Grobu. Napisze jeden z najbardziej przejmujących utworów wierszy. To jest kadastracja fragmentu księgi Hioba. A potem, być może razem z Aleksandrą Rybą, ogląda inne miejsca Ziemi Świętej z Betanią, no i w końcu wybrał się poprzez Galileę, jezioro Genezaret, w kierunku pustyni syryjskiej do Damaszku, a potem przez Antyliban i Liban skręcił w kierunku Bejrutu. Tam już te miejsca jego zwiedzania i pobytu, jak klasztor w górach Libanu, niedaleko Bejrutu, Heszban, wskazał mu Maksymilian Rybło. Tutaj mamy te miejsca, które Słowacki wiedział, nie mamy czasu, żeby choćby pokrótce je przedstawić. Jest to fascynujący problem, odtwarzanie tej topografii. Tutaj moi znakomici koledzy właśnie z zespołu grantowego bardzo długo na podstawie wspomnianych rysunków czy zapisów dziennikowych odtwarzali właśnie całą tą listę miejsc, które poeta odwiedził. Jest to o tyle ciekawe, że odbicie jakby tych miejsc, tych wrażeń znajdą Państwo w wielu jego utworach. To jest właściwie taka zabawa w taki dekrypterz, skąd Słowacki czerpał swoje obrazy. Mnie najbardziej rozwesela do dzisiaj jedna ze scen Benieckiego, gdzie poselstwo Konfederacji Barskiej udaje się do Hana Tatarskiego i tam jest przyjęcie na dworze Hana Krymskiego, które znakomicie kopiuje to, co wiemy o przyjmowaniu gości przez Mahmeta Alego w Kairze albo w Aleksandrii. Jest tam scena pojedynku na palenie opium, co jest wyjątkowo przewrotnym pomysłem Słowackiego, a musiał się z tym zjawiskiem i z tym narkotykiem zetknąć prawdopodobnie właśnie na Bliskim Wschodzie. Tutaj Państwo widzą Dolinę Jozafata, taką fali w jednej z wersji słowackiej. Proszę Państwa, ta przestrzeń nie jest niebezpieczna tylko z powodów naturalnych, ale także politycznych. Toczy się wielka gra, na której zaczyna się wielka gra o kontrolę nad Azją Środkową, głęboko w Azji. Równocześnie trwa rozgrywka w ramach kwestii wschodniej. Wielką grą nazywano rywalizację Brytyjczyków i Rosjan o kontrolę nad albo Azją Środkową, albo w niektórych wypadkach nad całym kontynentem azjatyckim. W przypadku kwestii wschodniej chodziło o przejęcie kontroli nad ziemiami dawnego imperium osmańskiego. W tym wypadku Rosja była stroną ofensywną, natomiast mocarstwa europejskie, Austria, Wielka Brytania, Francja starały się powstrzymać Rosję. Jak wiemy, cała ta rozgrywka w kwestii wschodniej będzie miała szereg etapów. Ostatecznie uda się Rosję zatrzymać w wyniku wojny krymskiej, a potem mamy jeszcze kolejne te wojny o Bałkany, o wyzwolenie Bułgarii w latach 70. Ta karykatura brytyjska dosyć dobrze jakby oddaje istotę tej rozgrywki, na którą omawianie tutaj nie mamy czasu, ale zakładam, że każdy może sięgnąć do znanych podręczników. Rosyjski niedźwiedź w stroju, ówczesnym stroju kozaka usiłuje porwać Rosję, która rzeczywiście uzyskała niepodległość dzięki temu, że car Mikołaj wypowiedział wojnę Turkom i rozgromił armię turecką na Bałkanach w 829 roku. To deptanie Turcji jest tylko połową jakby prawdy, dlatego że Turcja zagrożona przez swojego zbuntowanego namiestnika egiptuskiego, właśnie owego Mehmeta Alego, zawarła z Rosjanami w 833 roku Wilker i Szkeleci traktat, który de facto powodował, że wpływy rosyjskie były dominujące w Cieśninach. Cieśniny miały być zamykane dla obcych statków wojennych, a Turcja stała się właściwie, no, przyjęła taką mniej więcej pozycję jak Rzeczpospolita czasów Stanisława Augusta po traktacie, który miał chronić Rzeczpospolitą i oddawać ją w opiekę Katarzynie II. Ten plan trwa jakieś 10 lat do 840-41 roku, kiedy będzie kolejny konflikt, który spowoduje, że Turcja
dzięki interwencji mocarstw europejskich, Anglii i Francji uniezależnił się od Rosji, a potem będziemy mieć kolejną odsłonę tej rozgrywki zakończoną wojną krymską. Proszę popatrzeć na tych europejskich dyplomatów, którzy przyglądają się, jak Rosja zobrazowana w formie sympatycznego, brunatnego niedźwiedzia usiłuje zagospodarować się na wschodzie. Chyba francuski dyplomata żąda ustąpienia Rosji. Brytyjski grozi wprost, bo Brytyjczycy byli najbardziej zdeterminowanym mocarstwem, żeby postępy Rosji zahamować. Chodziło o szlaki handlowe, szlaki komunikacyjne, które wiodły przez Bliski Wschód między Wielką Brytanią a Indiami. Natomiast gdzieś tam na horyzoncie widać chyba mundur austriackiego oficera, który jest gotów także bić się o Grecję i o pozycję na wschodzie. Ta cała komplikacja jest o tyle istotna, że w 1836 roku dochodzi do apogeum tego zaniepokojenia rosyjską ekspansją. Ogromną rolę odgrywa tutaj prasa brytyjska. Polska emigracja, szczególnie książę Adam Jerzy Czartoryski, wykorzystuje prasę brytyjską i strach przed rosyjską ekspansją, autentyczną rusofobię, do naciskania na parlament brytyjski, na polityków brytyjskich. Do władzy wraca wtedy w latach 30. Lord Palmerston, który będzie stosował politykę powstrzymywania. Ta nazwa jest bardzo podobna do strategii rozgrywanej w czasie zimnej wojny. Tak, to jest dokładnie ten sam problem, że Rosję należy zahamować tam, gdzie można liczyć na jakichś sojuszników. W tym wypadku chodziło o odzyskanie wpływu na Persję i na Turcję, zatrzymanie rosyjskiej ekspansji na Bałkanach, na Kaukazie, na Środkowym Wschodzie. W tym konflikcie walczą nie armie, ale agenci, dyplomaci, propagandyści, dziennikarze. Mamy więc to, co sami Rosjanie nazywają dzikim frontem, czyli mamy wielką rozgrywkę mocarstw z ich interesami, czasami bardzo brutalną, w której Czerkiesi, Czeczeni, Afgańczycy czy Bucharcy wycinają się nawzajem w ramach owej globalnej rozgrywki. Istotną rolę w rok przed wyprawą Szerowskiego odgrywa rozpoczęcie wydawania tajnych materiałów dyplomacji rosyjskiej, którą polscy powstańcy zdobyli w papierach wielkiego księcia Konstantego w Belwederze. To były materiały dyplomatyczne pokazujące plany podboju wschodu i też publikowanie tego przez specjalne pismo, tak zwane portofolio, wyszło 40 parę numerów tego pisma, było bardzo ważne narzędzie propagandowe ostrzegające Wielką Brytanię czy w ogóle Zachód przed prawdziwymi planami Mikołaja I. Kiedy Słowacki będzie już na wschodzie, z inicjatywy prawdopodobnie, to nie jest do końca jasne, ale na pewno za wiedzą i ze wsparciem księcia Czartoryskiego, dojdzie do zorganizowania przez jednego z najbardziej antyrosyjskich polityków wtedy służącego początkowo przy ambasadzie brytyjskiej w Konstantynopolu, Davida Urquharta, specjalnej prowokacji. Rosjanie chcieli traktować Morze Czarne jako swoją zadawkę i blokowali kontakty handlowe z Kaukazem, który chcieli podbić. No i flota brytyjska, właściwie kupcy brytyjscy, postanowili to embargo przełamać w imię oczywiście idei wolnego handlu. Natomiast książę Czartoryski tę inicjatywę chciał wykorzystać do sprowokowania zaostrzenia relacji brytyjsko-rosyjskich. To jest historia statku Vixen, który został skonfiskowany i odstawiony do Odessy, co było całe perturbacje, debaty i interwencje Parlamentu Brytyjskiego, oczekiwanie otwartej wojny brytyjsko-rosyjskiej. To jest jesień roku 1936 i to napięcie, takie bardzo mocne napięcie trwa właściwie od lata 1936 aż do wiosny 1937 roku. Czyli przypada dokładnie na okres, kiedy podróżuje po wschodzie słowackiej swoimi przyjaciółmi. I w tej grze istotną rolę odgrywa na wschodzie nie tylko Rosja, a także Francja. Francja, która wbrew Brytyjczykom nie ma stanowiska tak zdecydowanie antyrosyjskiego i współpracuje bliżej z Egiptem. Teraz w tej rozgrywce bardzo istotne jest, które mocarstwo przeciągnie na swoją stronę Egipt i
Turcji. Gra się tam tylko po prostu o to, kto będzie miał silniejszy wpływ w Egipcie i Turcji. Zbieranie informacji, poszukiwanie sojuszników, rejestrowanie wieści napływających ze wschodu, to jest bardzo ważna sprawa i w tym celu wykorzystywano wszystkich, którzy wtedy udawali się nas, pielgrzymów, turystów, dyplomatów. Właściwie każdy mógł być podejrzewany przez władze tureckie czy egipskie o rolę szpiega, czy właśnie tajnego agenta dyplomatycznego. Podróżujący wtedy na wschód pruski pisarz i rodzaj celebryty tamtej epoki Hans Pückler Muskau, maniak ogrodów, jak Państwo będą kiedyś nad Łabą, to tam do dzisiaj znajdują się wielkie ogrody, które on zakładał, na które stracił cały swój majątek. Tenże Muskau, który pisał reportaże ze swoich podróży, o którym też pisał sam Słowacki, wyzłosiwiają się do niego, podróżował dokładnie tymi samymi szlakami i był oskarżany właśnie o to, że pełni rolę także wywiadowcze. Na dodatek, pamiętajcie Państwo, że trwa podbój Kaukazu, trwają wojny kaukaskie. Rosja wkracza do Azji Środkowej i usiłuje podporządkować sobie także Afganistan. Natomiast Francuzi na zachodzie wkraczają wtedy do Algierii, trwa od kilku lat wojna algierska. Ten najbardziej dramatyczny moment to są lata właśnie 36-38 i być może najlepiej znanym epizodem tej rozgrywki o panowanie na terenie Kaukazu i Azji Środkowej jest historia tych dwóch dżentelmenów. Obaj nosili wschodnie stroje albo europejskie mundury, ale stworzyli swoim imperium. Aleksander Burns, taki James Bond operujący na terenie Azji Środkowej i Afganistanu, a z drugiej strony Jan Prosper Witkiewicz, Bater, uważany za autentyczny pierwotwór, może nie pierwotwór, właśnie na kogoś, kto zrealizował w swoim życiu ideę Konrada Wallenroda, zesłany najpierw skazany na karę śmierci za drobne wystąpienie, za próbę poparcia w gimnazjum w Krożach, aresztowanych filomatów i filaretów, potem wysłany w soldaty na linię orenburską, nauczy się języków wschodnich i będzie w armii rosyjskiej pełnił rolę takiego właśnie wywiadowcy i zarazem agenta, który doprowadzi do podpisania z Afganistanem traktatu handlowego, który de facto odda Afganistan pod protekcję Rosji, co wywoła gwałtowną reakcję rosyjską, brytyjską wyprawę z Pendżabu armii brytyjskiej, wymianę władcy, potem klęskę, wybicie do nóg niemalże tej wyprawy, potem kolejną wyprawę. Wszystko to nazwano pierwszą wojną afgańską, rzecz dosyć dobrze znana i opisywana, ale w tle jest właśnie nasz Konrad Wallenrod Witkiewicz, którego los jest smutny, bo wkrótce po powrocie do Afganistanu, według oficjalnej wersji, odbierze sobie życie w tajemniczych okolicznościach. Natomiast natychmiast pojawiła się plotka, że Witkiewicz został zlikwidowany albo przez Brytyjczyków, albo przez Rosjan, którzy chcieli jednak utrzymać pokój z Brytyjczykami. Samego Witkiewicza od tego czasu podejrzewano o to, że w istocie usiłował doprowadzić do wojny, globalnej wojny między Brytyjczykami i Rosjanami. Jego partnerem, właśnie przeciwnikiem w tej grze Afganistan był Aleksander Burns. To w tej sytuacji właśnie mówimy o wyprawie Słowackiego. Działają także inni agenci. Mamy całą masę różnych operacji wywiadowczych. Rosjanie w 1839 roku zorganizują całą wyprawę na Chiwę, zimową wyprawę gubernatora Lewandowskiego, Wasylia Perowskiego, z kilkunastu tysięcy kozaków i wielbłądów. Wróci z powrotem z tej wyprawy zaledwie połowa, po raz kolejny tym razem z sukcesem. Rosjanie będą się przesuwać w pierwszych latach środkowej dopiero po wojnie krymskiej. Z lata 36-40 ta właśnie epoka, o której mówimy, jest wyjątkowo dramatyczna, jeżeli chodzi o tą wielką rozgrywkę. To samo dzieje się na Kaukasie, pamiętajmy o wspieraniu górali kaukaskich, głównie Czerkiesów przez stronę polską. To są znowu działania księcia Czartoryskiego, znakomicie opisane w klasycznej pracy Ludwika Wiedersala.
Ta sama rozgrywka dotyczy Persji, gdzie znowu znajdziemy niezwykłe postacie polskich emigrantów czy polskich instruktorów wojskowych, jak Kasper Borowski, służący szachowi perskiemu. I tutaj znowu ścierają się interesy brytyjskie i rosyjskie, próba przeciągnięcia Persji na jedną czy na drugą stronę. No ale tam nie zawędrował Słowacki. On dotarł do Egiptu, dotarł do Palestyny, do Syrii. To były prowincje, które wtedy budujące własne imperium, budujące własne imperium Mehmet Ali, władcy Egiptu, przejął od Turków w 1833 roku. I Egipt, jak Państwo widzą na tym szkicu bardzo niedokładnym, ale dającym wyobrażenie o skali problemu, wyrastał wtedy na państwo, które miało ambicje, żeby zastąpić w ogóle Turcję na Bliskim Wschodzie. Także te wszystkie trasy podróży, spotkania, rozmowy wywołują pytanie, czy Słowackiemu, Krzowickiemu albo Chołowskim chodziło tylko i wyłącznie o zwiedzanie zabytków starożytności. Czy Słowacki mógł służyć tajnej dyplomacji, jak nazwał to niemiecki historyk Hans Heinrich Hahn, dyplomacji bez występujących. W Bibliotece Polskiej w Paryżu pozostały notatki i rachunki dotyczące pierwszej takiej misji, którą młodziutki Słowacki pełnił w wiosną i latem roku 1831, kiedy z Drezna na polecenie właśnie księcia Czartoryskiego, któremu wiele zawdzięczał, także swoją karierę w Warszawie, przewoził depesze dyplomatyczne do Paryża, a potem do Londynu z powrotem do Paryża. Był także zaprzyjaźniony z ludźmi, którzy działali wobec Czartoryskiego, jak wychowawca dzieci Czartoryskiego, wcześniej nauczyciel słowackiego w Polsce Błotnicy. W tym samym czasie Czartoryski w 1936 roku, dokładnie wtedy, kiedy Słowacki przygotowuje się do wyjazdu, do Grecji na wschód, w sposób niezwykle aktywny szuka ludzi, którzy nadawali się do takiej właśnie misji wschodniej, czyli byli tajnymi agentami dyplomacji, takimi, którzy wiążą po prostu kontakty z tymi krajami wschodnimi, badają grunt pod możliwość wysłania tam polskich instruktorów i zbierają informacje. Takim najbardziej znanym przedstawicielem księcia wtedy ruszającym w czerwcu 1936 roku do Konstantynopola jest generał Wojciech Chrzanowski, który de facto będzie jedną z kluczowych postaci reformujących armię turecką. Będzie przebywał w Kurdystanie z wodzem armii tureckiej Reszydem Paszą wtedy, kiedy Słowacki będzie w Palestynie, w Syrii. Książę będzie szukał także innych kandydatów do takiej wyprawy. No i też jest pytanie, czy towarzyszy podróży Słowackiego, czy on sam mogliby, przynajmniej teoretycznie, taką rolę pełnić. Tutaj otwiera się kolejna szkatułka, na której wyczerpanie czasu nam nie starczy. Mianowicie opowieść o nieznanej zupełnie, kompletnie nieznanej także przez historyków literatury postaciach, które towarzyszyły Słowackiemu podczas tej podróży. Zenon Czasowski, tutaj sportretowany w rapturach przez samego Słowackiego. Jedna z dziedziców najbogatszych fortun na Ukrainie. Tutaj na starość z taką piękną brodą z kolekcji malarstwa, którą zbierał, i jego żona Eliza Sandowski-Brzozowska, czyli krewniaczka księcia Czartoryskiego z bardzo wpływowej patriotycznej rodziny. Człowiek, który już wtedy w młodości był uważany za polskiego patriotę, ale także miał ogromny majątek, który do dzisiaj istnieje. Jest podobno odnowiony. To sokołówka na Podolu pod Wilnicą, z ogromną kolekcją w XIX wieku zbiorów zasłony, takich kości słoniowych, tak wyglądał i wygląda wjazd do posiadłości żołdowskiej w Sokołówce. On był takim działaczem organicznym, ale w młodości, w latach 30. trochę podróżował. Jego rodzina także była bardzo mocno zaangażowana na działalność patriotyczną, może najbardziej znaną postacią na pewno naszemu koledze panu profesorowi Januszowi, który bardzo dobrze znaną jest Franciszka Ksawera Grocholska, Brzozowska, chyba rodzona siostra Zenona Grochowskiego. O dwóch rzeczach przynajmniej warto pamiętać. Po pierwsze, była założycielką akcji pomocy dla polskich zesłańców na Syberię, to znaczy zbierała dla nich pieniądze, ubrania, wszystko, co jest potrzebne, żeby przeżyć Syberię. Wysyłała to na wschód,
A tak się narodziło władzom rosyjskim, że w końcu ją zesłano, tylko na szczęście do Jarosławia, nie bazjatyckiej Rosji. A druga rzecz, była współfundatorką zakładu świętego Kazimierza w Paryżu, gdzie jest herb nie brzozowskich, ale grochowski, bo ona wyszła za Grochowskiego. Jej córka, czyli Batanica Zenona, to z kolei Maria z Grochowskich-Czartoryska, która zostanie wydana za księcia Witolda Czartoryskiego, syna Adama Czartoryskiego. Maria jest kandydatką na ołtarze, była kardynałką tutaj właśnie w Krakowie. Natomiast rzecz ciekawa, razem z tym swoim Witoldem Czartoryskim i Zenonem, czyli przyjacielem Słowackiego z tej podróży, odbędzie jeszcze raz podróż na wschód. Będą w Egipcie i będą w Ziemi Świętej w latach 60. XIX wieku. Rzecz bardzo ciekawa. Drugi trop to są Chołyscy, Aleksander i Stefan Chołyscy z rodziny bardzo mocno związanej z arystokracją rosyjską, wrzenionej także w rodzinę żony Puszkina. Ich rodowa majątność to Krzyczew albo Kryczew nad Górnym Dnieprem. To majątek, który należał kiedyś do Grigorija Potiomkina i który jest to przez Chołyskich według legendy wygrane w karty od tego faworyta carycy. Rzecz bardzo też ciekawa, w tym Kryczewie goszczącym Potiomkina niejaki Jeremy Bentham, swojego brata Samuela, wynalazł to, co Państwo być może znają, bez soft, to znaczy tak jak działają dzisiaj korporacje. On wynalazł tam panoptykon, czyli idealny system nadzoru nad człowiekiem, na to, żeby on wydajnie pracował, albo był kontrolowany, bo niektóre więzienia, chyba w Toruniu, w dawnym polskim więzieniu, zbudowano je według systemu panoptykonu. Czyli jeden strażnik może tak jak ja mogę obserwować tutaj całą salę, to tak właśnie ten panoptykon działa jako wielki brat. Ale sami bracia nie byli chyba utopistami aż tak bardzo. Stefan porządnym działaczem organicznym na Kresach, dobrym katolikiem, z tego był znany. Słowacki miał z nim korespondować właśnie do końca życia podobno. I to wielka strata, paczka listu Słowackiego, która była w Kryczewie, została spalona w czasie powstania styczniowego. Jakaś francuska guwernantka przerażona na się kozaków wrzuciła jakieś obce listy do kominka. Najciekawszy z dwóch braci Stefana i Aleksandra. Stefan otrzyma dedykację na Anhelim. Aleksander będzie adresatem listów pisanych przez Słowackiego na Nilu. Aleksander jest pewnie bardziej kolorową postacią, dlatego że był, jeżeli to komuś jeszcze z młodych ludzi, coś mówi, takim kapuścińskim polskim XIX wieku, niestety zupełnie zapomniane, bo pisał po francusku. Chociaż niektóre korespondencje z Haiti ukazywały się także w czasie krakowskim. Skutek taki, że dzisiaj już nie wielu o nim pamięta, jedna książka, którą zrobiono, to jego książka o gorące złota w Kalifornii, a przemierzył parokrotnie całą Europę, wrócił do Azji, był przyjacielem sultana egipskiego, który ostatecznie podpisał się na podarowanym portrecie, podróżował po Hiszpanii, do Ameryki jeździł parokrotnie, oglądał osady Indian i Ikarię, czyli kolonie komunistów i Kabeta. Dotarł do Kalifornii, której mapę sporządził, ona jest tam w archiwach. Ale najbardziej oryginalna jego podróż to przez Amerykę Łacińską, przez Haiti, gdzie odwiedził ówczesnego dyktatora, wkrótce cesarza, oskarżonego o to, że nie tylko kultywuje udu, ale także jest kanibalem. Korespondencje z tego trafiały do krakowskiego czasu, a potem udał się przez Panamę, Peru, Chile, Boliwię, przemierzył cały kontynent, spotkał Ignacego Domeiko, przyjaciela Mickiewicza Santiago. Domeiko opisuje to spotkanie w ten sposób, że Chołyski to już zupełnie taki, zupełnie jakby odpolszczony taki człowiek, który jest, mówi po francusku i jest obywatelem tego świata. Jest taki właśnie wierzy światem, trochę celebrytą, którego reportaże i książki ukazują się w języku francuskim w Europie. No więc zadajmy pytanie, czy ktoś taki mógł kilkanaście lat wcześniej, tak, pełnić rolę polskiego patrioty w służbie księcia Czartoryskiego. Otóż z listów zmartwychwstańców z Rzymu wiemy, że oni musieli też zdobyć serce tego młodego Aleksandra w 1937 roku po powrocie do wschodu. I już wtedy jest opisywany jako gorący polski szczery patriota. Ale też rzeczywiście za bardzo Stanów wziął już wtedy w młodości. Proszę Państwa,
jeszcze jedna postać, o której trzeba wspomnieć, to jest ojciec Ryło, ten, który odprawił mszę świętą na grobie Chrystusa, a potem będzie spowiadał młodego poetę w tymże klasztorze ormiańskim w Libanie, w górach Libanu, tam gdzie Słowacki napisze Angelego. Ale zanim o nim, to jeszcze o innych misjonarzach. Książę Czartoryski używa, czy usiłuje użyć, do swoich celów politycznych misjonarzy krążących wtedy po wschodzie. Z jednej strony to są niezuici, z nimi bliżej nie współpracuje, wyjątkiem chyba jest Ryło, natomiast bardziej stawia na francuskich nazarystów, a tutaj mamy jeszcze inny przykład. To jest portret, zdaje się, że chyba z Zamku Żółtego w Lipce, portret ojca Manfreda Aulicha, który był reformatą, zresztą tutaj z Krakowa. Proszę się przyjrzeć, to jest zakonnik, no, takie skrzyżowanie zakonnika z facetem w czapie perskiej, kinżałem i rewolwerem, pistoletem jednostrzałowym, ale tak się wtedy podróżowało właśnie na wschodzie. To były bardzo niebezpieczne czasy, niebezpieczne miejsca. Manfred Aulich miał być wybrany przez księcia jako kapelan polskich uciekinierów, polskich żołnierzy uciekających z Korpusu Kaukaskiego, którymi książę chciał się zająć. Potem chciano go wysłać aż do Persji. Chyba nie udało się to. Natomiast inna postać, znacznie bliższa, bo z Aulichem chyba Słowacy się nie zetkną, natomiast z Ryłą tak, jak najbardziej. Mówiłem już Państwu, że podróżował przez całą Palestynę, prawdopodobnie do Damaszku i do Libanu z ojcem Ryłą. I ojciec Ryło, który podróżował wtedy pod pseudonimem Roli, był, mówiąc językiem sowieckiej propagandy, agentem, nie tylko agentem księcia Czarnowskiego, jak wynika z moich ustaleń, ale także agentem Watykanu, albo odwrotnie. Widzieliśmy, że był agentem Watykanu, wysłany w tajnej misji przez Ojca Świętego w celu nawiązania kontaktów z chrześcijanami gdzieś w Mosulu, w Iraku dzisiejszym, w Mezopotamii, nad Tygrysem i Eufratem. Miał pozyskać chrześcijan w Kurdystanie, czyli Nestoria. To są te wszystkie wspólnoty, które w ostatnich latach na naszych oczach utraciły swoje miejsca, gdzie od 2000 lat mieszkały. To są najstarsze miejsca, gdzie chrześcijaństwo istniało i pod wpływem tych wszystkich wstrząsów na Bliskim Wschodzie niedawno wielu tych ludzi musiało stamtąd uciekać. W XIX wieku było równie niebezpiecznie. Ścierające się potęgi powodowały migracje, powodowały katastrofę tych lokalnych wspólnot. No i ksiądz Ryło miał poprzez Beirut, poprzez Liban, gdzie były już przyczółki jezuitów, udać się właśnie do Kurdystanu i do Ziemi Świętej. Potem opowiadał, że dotarł aż do Gruzji. I tutaj pojawia się pytanie, co tak naprawdę ksiądz Ryło tam robił. Odnajdziemy odpowiedź na to pytanie w korespondencji generała Władysława Zamoyskiego. To jest najbliższy współpracownik księcia Czartoryskiego. Okazuje się, że w tym czasie, kiedy Słowacki przygotowuje się do wyprawy na wschód, równocześnie generał Zamoyski w Rzymie szuka odpowiednich ludzi właśnie do misji wschodniej. I taką osobą staje się ksiądz Ryło, przygotowany przez kongregację propagandy wiary, do właśnie misji ewangelizacyjnej. I zarazem na drugą drogę ksiądz Ryło rozpoczyna współpracę z tajną dyplomacją. Ksiądz Ryło rozpoczyna współpracę z tajną dyplomacją księcia Czartoryskiego. To on znajdzie dla Słowackiego miejsce w tym klasztorze, który Państwo tutaj widzą na tym rysunku Becherszbaum. I to księdz Rydle, więc Słowacki, zawdzięczony powstanie Angelego. No ale przede wszystkim patrząc na taką parantelę, to znaczy na taki skład podróżników, uczestników tej wyprawy, należy zadać pytanie, czy Słowacki sam mógł podjąć się takiej misji. Moim zdaniem sprawa jest jak najbardziej otwarta. Ja szukałem do opisu tej podróży materiału przy różnych innych wyjazdach. Nie miałem specjalnego projektu, który sprawy. Szukałem śladów Jana Słowackiego i jego przyjaciół przy innych wyjazdach archiwalnych. Przeglądałem papiery dyplomacji francuskiej w Paryżu, w Nantes, brytyjskiej w Londynie, korzystałem z zbiorów rosyjskich, nie dotarłem do Rzymu. I moim zdaniem nie ma bezpośrednich oczywiście śladów czy tropów, natomiast jest bardzo wiele dokumentów, czy właściwie podejrzeń, że byłoby wręcz dziwne, gdyby Słowacja nie odegrała jakiejś politycznej roli, chociażby przewożąc na przykład listy czy depesze, które bym przesłał Rybów. Tych ludzi, którym
ojciec Rybło, który był formalnie agentem dyplomacji Czartoryskiego, którym mógł zaufać, było stosunkowo niewielu. Zenon Brzozowski w Libanie wrócił drogą lądową do Konstantynopola. To jest kolejny epizod, o którym możemy podejrzewać Brzozowskiego. On prawdopodobnie wracał z koniem, dlatego że bardzo cennym nabytkiem podczas tych podróży wschodnich były Araby po prostu, które stanowiły bardzo, bardzo, bardzo poszukiwany towar eksportowy. Konie transportowano albo lądem, tak być może udał się Brzozowski, albo transportowano je na statkach, więc Słowacki został sam. I było mógł przesłać przynajmniej jakąś korespondencję. Dalej, kolejnym takim tropem są jego kontakty. To jest czas, nie pozwala na dokładne przedstawienie, ale przyjacielem, dobrym znajomym Czartoryskiego jeszcze z czasów młodości w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych był Ioannis Kapodistrias, zamordowany w Grecji, pierwszy prezydent niepodległej Grecji, i w Słowacji spotka przyjaciół Kapodistriasa podczas podróży greckiej. Dionizy Salomos, poeta narodowy, hymnu o wolności, który tłumaczył, który trawestował Słowacki. Konstanty Kanaris, którego Słowacki pod patrą odwiedził, bohater narodowy, który puszczał na dno albo palił całe duże floty tureckie. To są te kontakty, które mogą nas prowadzić do myśli, że Słowacki mógł przynajmniej starać się na polecenie Czartoryskiego czy generała Zamoyskiego badać grunt Grecji, tak? Bo nie tylko Turcja jest rozrywana pomiędzy wpływy różnych mocarstw, także Grecja, która formalnie jest niepodległa pod władzą dynastii niemieckiej, jest przeciągana przez partię rosyjską i partię profrancuską, czy głównie profrancuską, trochę probrytyjską. Więc badanie gruntu, zbieranie informacji jest z całą pewnością co najmniej prawdopodobne. Jeszcze ciekawszy jest Egipt. Tutaj oczywiście moim zdaniem on, podróżując z paszportem francuskim, tego jesteśmy pewni, musiał odwiedzać konsulat francuski w Aleksandrii. To jest rysunek nowego budynku konsulatu, dokładnie wtedy, kiedy Słowacki tam wylądował, on właśnie tak musiał wyglądać. Pochodzi to z archiwum dyplomatycznych francuskich pod Paryżem. A konsulem był znany Państwu bardziej z pomysłu przekopania kanału Suezkiego. Też autorów tego pomysłu było naprawdę bardzo dużo. Ferdinand de Lesseps. Francuzi mieli własną politykę wobec Egiptu. Mehmed Ali był bliżej Francuzów, natomiast książę Czartoryski stawiał głównie na Brytyjczyków, bo uważał, że mocarstwa, które jest znacznie bardziej skonfliktowane z Rosją, są Brytyjczycy. Słowacki, odwiedzając więc konsulaty, mógł mieć kontakt z politykami czy dyplomatami francuskimi. Na pewno odbyła się audiencja u władz Egiptu Mehmeta Alego, ta, której karykaturę odnajdziemy w Beniowskim, w tym pojedynku na palenie opium. Raczej w oficjalnych posiedzeniach Mehmet nie używał opium. Niemniej ciekawa rzecz, choć parę listów Słowackiego zaginęło w tej podróży, wiemy, że on nigdzie tego nie opisał. To też jest jakaś wskazówka. To po prostu było zbyt niebezpieczne. Ja w Kijowie, kiedy znalazłem skonfiskowany przez władze rosyjskie list, który trafił do matki Słowackiego, do Salomonie Beki. Dzięki temu zrozumiałem, jak wyglądało korespondowanie. To były listy wysyłane na córce nazwiska po prostu. Przypadkiem ten list trafił w niepowołane ręce. I bardzo możliwe, że Słowacki, który używał takiego szyfru w listach do matki, pisał o kuzynce jako o Polsce, nie wymieniał nazwiska księdza Rybły, tak, żeby nie zrobić problemów, nie pisał specjalnie o tych ludziach, z którymi rozmawiał na wschodzie. Wiemy natomiast z listu siostry Zenona, owej właśnie Ksewery, że była formalna audiencja u Mehmeta Alego, ale że rozmawiano tam o industrii. Cóż to jest taka industria? Industria z jednej strony kojarzy się realizacją Egiptu i w tym ogromną rolę usiłowali odegrać obisansi moniści, którzy chcieli po prostu z Egiptu zrobić wzorcowy kraj nowej globalnej cywilizacji. Ale z drugiej strony chodzi po prostu o rozwój przemysłu tkackiego. Co to ma wspólnego w ogóle z polityką? Otóż ma, proszę Państwa, dlatego że
jednym z głównych problemów w relacjach Egiptu z Francją, ale głównie z Wielką Brytanią, były kwestie handlowe. Chodziło o przemysł tkacki egipski, który konkurował z materiałami, które Brytyjczycy chcieli tam sprzedać. To nieporozumienie dotyczące cen tkanin, tak, to był jeden z głównych elementów, które, od rozwiązania którego zależało to, czy Egipt pójdzie w wypadku konfliktu na wschodzie za Brytyjczykami, czy też pójdzie za Rosją. To była bardzo ostra rozgrywka, więc takie wybadanie metalowego absolutnie mogło mieć jakieś znaczenie. No chyba, że interesował się Słowacki właśnie koncepcjami sansimonistów, którzy wtedy przebywali na wschodzie. Wiem, że Aleksander Chobolowski, to udało mi się też znaleźć, zapisał się do specjalnego, odnowionego wtedy Instytutu Egipskiego. Założył go jeszcze Napoleon, w epoce podróży on został wznowiony. Był więc, obracał się jakby w tym kręgu intelektualistów Europejczyków, w których co druga osoba była albo sztywiem, albo przynajmniej pisała raporty do swoich ambasad, bo tak ten świat wtedy wyglądał. Ta audiencja w Aleksandrii na chwilę mogła mieć, tak wyglądać się tylko w otwartym, w pokoju z otwartym oknem na port. W Ziemi Świętej Libanie jest równie ciekawie, bo taką postacią, z którą się spotkał dwukrotnie, jest pułkownik August Schulz. To jest jeden z tych Polaków, którzy udali się na początku lat 30., ale nie wysłani przez Czartoryskiego, tylko partię konkurencyjną, przez demokratów. Oni rywalizowali o wpływy na wschodzie z konserwatywnym Czartoryskim. I Schulz został tam, wszedł na służbę Mehmeta Alego, był inżynierem, budował twierdzę egipcjaną w Palestynie, w Libanie, szukał minerałów, między innymi znalazł pokłady węgla w Libanie i podczas kolejnej wojny na wschodzie będzie bronił pograniczych portów. Rzecz ciekawa, jego spuścizna, jego papiery trafiły na podstawie jego testamentu do Biblioteki Polskiej w Paryżu. Więc Schulz to jest znowu kolejna bardzo zagadkowa, ciekawa postać. Podobnie jak konsul francuski w Bejrucie, niestety lepszego portretu nie znalazłem, Henri Guiz, starej rodziny dyplomatycznej związanej z Marsylią. Guiz był pierwszym z prawdziwego zdarzenia arabistą francuskim. Szukałem jakichś śladów kontaktu tego konsula, jego rodziny z domu Arabii ze Słowacką. Myślałem sobie, że może korespondowali, może narysował portret pani Arabii, bo państwo Guizowie w przeddzień odpłynięcia naszego poety z Bejrutu zorganizowali mu wielką fetę. Słowacki był bardzo głodny sławy, był bardzo sfrustrowany młodym, początkującym tak naprawdę, chodzi o sławę poetą, więc to, że jakiś konsul gdzieś na Bejrucie zrobił mu specjalną fetę, tak, przyjęcie, prosił o śmietankę Bejrutu, to musiało bardzo wpływać na podniesienie jego dobrego samopoczucia. No ale tego do tej pory nie znalazłem, natomiast książki Guiza o wschodzie, o Syrii, o Arabach, o Algierii, to była klasyka, to był pierwszy na takim poziomie dzieła dotyczące właśnie wschodu. Reasumując, proszę Państwa, nie można dowieść tego, że Słowacki był formalnie człowiekiem służby Czartoryskiego, ale bardzo wiele kroków prowadzi do takiej myśli. Nie ma wątpliwości, że z tej czwórki, tak, czwórki, dwaj bracia Kołyscy, Słowacki, Zenon Brzozowski i ojciec Rymbo, które nieustannie się spotykały ze sobą podczas tych 10 miesięcy podróży na wschód. Rymbo był formalnie przedstawicielem dyplomacji Czartoryskiego i bardzo zdziwiłbym się, gdyby nie wykorzystał Słowackiego do przewiezienia chociażby korespondencji z powrotem do Rywoli, bo musiał wiedzieć, że Słowacki już kiedyś był emisariuszem i na pewno był człowiekiem, któremu można było zaufać. Wcześniej przed podróżą na wschód i do Włoch, Słowacki przecież na polecenie Towarzystwa Ziem Ludzkich zajmował się w Szwajcarii przygotowaniem specjalnego medalu, który miał wywić, tak? Czyli był osobą obdarzoną zaufaniem tego kręgu politycznego. Jednak wydaje się, że najważniejszą misją, tym co zostało z tej podróży, to była całkowita zmiana świadomości chyba samego młodego poety, dlatego że Słowacki po tej podróży, i tutaj jest pełna zgoda wszystkich jego biografów, wszystkich także wspaniałych badaczy Słowackiego z naszego uniwersytetu w przeszłości i współcześnie,
wszyscy wskazują, że on był zupełnie innym człowiekiem po tej podróży. Nie chodzi tylko o jakiś element orientalizmu w jego twórczości, ale o to, że on duchowo dojrzał jakby do roli, którą na siebie przyjmował. Tak? Człowieka, który chciał, aby Polacy także dojrzeli do własnej dziejowej misji. I w związku z tym wszyscy, którzy mają, poczuwają się do jakiejkolwiek wspólnoty z polskim romantyzmem i polską kulturą, myślę, że mają wiele do zawdzięczenia i Słowackiemu, i tej podróży, którą wtedy odbył, bez względu na to, czy działał wtedy politycznie. Bardzo Państwu dziękuję. Słowackiego, o jego koneksję także z Mochnackim, czasami przynajmniej z tych takich opracowań, jak teraz, składa się na różne odwołania do Mochnackiego. Czy on jakoś po powstaniu listopadowym zmieniał swój światopogląd i zbliżył się do Adama Czarzyńskiego, pana zdaniem, i odszedł częściowo do tych swoich sympatii ideowych względem demokratów? No czy raczej te polityczne zagadnienia były drugorzędne w jego tej aktywności? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa kwestia rzeczywiście, bo z jednej strony Słowacki rzeczywiście był tak naprawdę, gdyby nie wrócił żywy z tej podróży, gdyby umarł na cholerę, wypadli go piraci, zabiło go trzęsienie ziemi, albo jakieś rosyjskie armie go sprzątną gdzieś na Libanie, to byłby znany na pewno, z czegoś byłby znany, chyba z Kordiana, prawda? Z kilku wierszy napisanych w czasie powstania, Kulik odda do wolności hymn. Tak naprawdę to, kiedy zaczynała się wielka emigracja, był głównie poetą rewolucyjnym, polskiej rewolucji, czyli polskiego powstania. Bo z tego był znany. To było autentycznie znane. Występował zresztą na spotkaniach demokratów w Paryżu, więc siłą rzeczy zbliżał się do tego kręgu, a zarazem ze względu na swoje wileńskie i strzemięce wyniesione koneksje, no był blisko kręgu Czartoryskiego, chociażby przez owego Hipolita Błotnickiego. Był przyjmowany na salonach Czartoryskich, więc można mówić o pewnym takim dualizmie i badacze, znacznie lepsi ode mnie, którzy zajmują się dotychczasową, zwracają uwagę na to, że chociażby w poemacie Podróż do Ziemi Świętej, tam jest cały właśnie wywód w pierwszych pieśniach, w których on się w pewien sposób dystansuje od demokratów, tak? Pisze także właśnie Mochnackim. Pisze o innych nurtach emigracji i widać w tym pewnego rodzaju dojrzewanie myśli, która jest już bardzo wyraźna po powrocie do przodu, że jego misja jest inna, tak? To znaczy nie bieżąca rozgrywka polityczna, kto kogo, tak? W emigracyjnym piekiełku, tylko jest to przeznaczenie, jest to droga, jest to los wielkiego twórcy, wielkiego poety, który ma tutaj do zaproponowania wszystkim. Przecież Angelii, genialny pomysł, żeby pisać tam, gdzie jest gorąco, gdzie jest pustynia, pisać o lodowym piekle Syberii. Przecież Angelii to jest wizja Syberii i Polaków wtrąconych na Syberii. To jest jakby obraz wielkiej emigracji z sami jej tym rozmieszczeniem i konfliktami przeniesionej właśnie gdzieś na Syberię Wschodnią. Do dzisiaj nie jest, tego co wiem, skąd Słowacki czerpał tego rodzaju pomysły czy inspiracje. To jest kolejna stajnia związana z tą podróżą. Moim zdaniem opowieści Ojca Ryło, opowieści Dana Brzozowskiego musiały przynosić bardzo wiele informacji o zesłańcach. Przecież także jego wuja wkrótce za sprawę Hanackiego władze rosyjskie wyślą, chociaż nie tak daleko. Ja znalazłem materiały policyjne dotyczące sukni Januszewskich w Moskwie, w aktach trzeciego oddziału. Więc Słowacki z różnych źródeł, jak otrzymał te informacje, przetwarzał je w swojej wyobraźni. Ale także jeżeli chodzi o stosunek do kwestii politycznych, do Mochnackiego, do Kolesa, do Mochnackiego, do obozu czarnońskich. Ja myślę, że on widział konflikt, który się toczył, który niczego dobrego nie mógł przynieść. Z całą pewnością jego system wartości i jego aksjologia była raczej bliższa demokrata. Zresztą to zobaczymy, jak się przyjrzymy jego pomysłowi nawiązania konfederacji, to jest w okolicach już Wiosny Ludów, a zarazem wtedy pisze
znany nam list do księcia Czartoryskiego, gdzie właśnie tłumaczy swoją postawę. Widać, że on się zmaga właśnie z tym dualizmem. Z jednej strony docenia Czartoryskiego i jego strategię, a zarazem w pewien sposób politycznie czy duchowo bliżej mu pewnie gdzieś do kręgu demokratów. Ale sam Mochnacki jest znakomitym przykładem jakby tego dualizmu. Przecież Mochnacki tuż przed śmiercią, Mochnacki piszący Powstanie Narodu Polskiego, pierwszą na taką skalę historii powstania listopadowego, jest człowiekiem, który akceptuje tak naprawdę Czartoryskiego, docenia jego wielkość i jego koncepcję, zarazem go niemiłosiernie krytykuje za postawę, za brak zdecydowania w czasie powstania listopadowego. Ja myślę, że oba, i Mochnacki, i Słowacki mogą być dobrym przykładem wielkości intelektualnej i duchowej, ludzi, którzy potrafili stanąć ponad bieżącymi podziałami, ponad ówczesną odsłoną wojny polsko-polskiej, gdzie demokraci i konserwatyści byli gotowi strzelać sobie w łeb podczas pojedynku, bo to były pojedynki na ostre, nie tylko na kule gazetowe, jak są o tym Mickiewicz, postrzelano do siebie w laskach polskich, na kogulą. A zarazem ci, którzy byli najbardziej pewnie intelektualnie duchowo rozwinięci, jak Mochnacki czy Słowacki, potrafili na tym przejść do porządku dziennego. Więc myślę, że ten dualizm jest bardzo, bardzo ciekawy, a największa karykatura polskiej imigracji, oprócz Archelego oczywiście, to zupełnie wspomniany utwór poema Piastada Tyszka o piekle, gdzie o tym piekłem jest po prostu Rosja. To jest jakiś taki pandemonium zaczerpnięty, obraz pandemonium zaczerpniętego z Dantego, ale tym pandemonium jest Rosja Mikołaja I. Jest to tam scenę, no, z jednej strony satyryczne, z drugiej strony no, wbijające w ziemię, to znaczy obraz piekła emigracji, gdzie diabelską karocą bohater pędzi grobno, a z obu stron grobi topią się trupy białe i czerwone, to znaczy zwolennicy Czartoryskich i zwolennicy właśnie demokratów i zajęli się topią oczywiście. To jest właśnie Słowacja, to jest dystans, to jest